na już kolejnej debacie podczas tego rocznej tej edycji Pracowni Samorządowej Fundacji imienia Stefana Batorego. Rozmawiać będziemy, tytuł jest jak i poprzedniej debaty, taki bardzo powiedzmy dający możliwości rozwijania się w różnych kierunkach, od inwestora do innowatora, o nowej roli lokalnych liderów. Ja za chwilę też wytłumaczę się, skąd on się wziął, ale najpierw przedstawię gości i kilka uwag technicznych. No więc skład mamy zarówno po stronie tutaj panelu, ale też uczestników i uczestniczek całego spotkania znakomity i myślę, że o tym temacie możemy i będziemy rozmawiać więcej niż te półtorej godziny tutaj w samym formacie panelu. A są z nami i już przedstawiam w kolejności alfabetycznej pan Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. Dzień dobry. Pani Beata Klimek, prezydentka Ostrowa Wielkopolskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Marek Materek, prezydent Starachowic. Dzień dobry. I pan Bartosz Narzelski, Uniwersytet SWPS, z którym od dłuższego czasu właśnie pracujemy nad tym tematem, jak przekładać, zamieniać kryzysy, wyzwania na impulsy takie do zmiany lokalnej rzeczywistości, włączania mieszkańców i tak dalej. I tutaj będzie na pewno cennym komentatorem w tej dyskusji. Dzień dobry. Debata jest transmitowana i pomagają nam w dotarciu do publiczności portale Związku Miast Polskich, Samorządu i Administracji, Ruchu Samorządowego Tak dla Polski. Dziękujemy za tę pomoc. A spotkanie też jest tłumaczone na polski język migowy i tu pomagają nam pani Anna Borycka i pani Elżbieta Żurawska. Chciałem jeszcze tylko też dodać jako informacja zarówno dla tych, co nas oglądają tutaj obecnych, że niedługo opublikujemy raport pracowni samorządowej Zaprojektuj rozwiązanie, inspiracje dla władz lokalnych. Także zbieramy doświadczenia, też między innymi to, co właśnie powstaje tutaj podczas pracy pracowni samorządowej będzie opisane i dostępne dla wszystkich. Ten tytuł o nowej roli lokalnych liderów to jest bezpośrednia rekomendacja, która wynika z naszego opracowania, badania, którego autorem był profesor Adam Gędźwił, który wczoraj miał wykład. Badaniu poświęcone, jak Polki i Polacy postrzegają samorządy i które pokazało, że no, nie jest, że to, jak samorządowcy myślą o sobie, zresztą też wielu ekspertów mówiąc o transformacji samorządowej, reformie samorządowej jako wielkim sukcesie, nie jest takie czytelne dla mieszkańców. Dla mieszkańców ta cezura roku 90 nie jest taka oczywista. Znaczy władza lokalna zawsze jakaś była, zawsze jakoś obsługiwała ich potrzeby i dla mieszkańców to jest raczej kontynuacja. No i potem się też wypracowała pewna wizja lokalnego lidera właśnie bardziej jako inwestora. To jest taki kluczowy. Te pierwsze lata zresztą trudno było inaczej, kiedy trzeba było nadrabiać te wszystkie zaległości, prawda, cywilizacyjne i rzeczywiście inwestycje w twardą infrastrukturę były takim dogmatem. Utrwaliły też pewien wizerunek właśnie sprawnego menadżera, który jest w stanie załatwić pieniądze na inwestycje. I to pokutuje dzisiaj, może właśnie utrudniać przy takich sytuacjach jak no, mówimy teraz o węglu cały czas, no to właśnie sprawny menadżer powinien być w stanie załatwić węgiel, prawda? Tak myślą mieszkańcy, a czy to jest zadanie samorządu, czy nie, pewno mniej to mieszkańców interesuje. No więc my chcemy porozmawiać o tym właśnie, jak wykorzystać różnego typu impulsy i pozytywne, i te negatywne, kryzysowe, i raczej tych negatywnych będziemy mieli więcej w najbliższym czasie, tak już nas od początku pandemii to doświadczenie podpowiada, zamienić na pozytywne impulsy do zmiany. No, pandemia też robiliśmy badanie, pokazywaliśmy, jak w wielu miejscach wywołała właśnie taki ruch polegający chociażby na otwarciu się na współpracę z mieszkańcami w innym modelu niż wcześniej, niż takim, który polegał na zlecaniu zadań. No to, że można po prostu włączyć mieszkańców, organizacje społeczne jako do współwytwarzania rozwiązań, chociażby w oparciu o wiedzę, którą dysponują, a którą samorząd może nie mieć, jeśli chodzi o potrzeby na przykład osób z niepełnosprawnościami czy z różnego typu deficytami, których zawsze w starzejącym się społeczeństwie jest coraz więcej. No, kryzys uchodźczy, to wszystko, co wybuchło po 24 lutego, no to sami wszyscy wiemy, każdy ma własne doświadczenie, ale to był bezprecedensowy przykład właśnie mobilizacji obu sektorów, samorządowego, społecznego i też obywateli niezrzeszonych, bo też trzeba pamiętać, że jeszcze ten czynnik takiej samoorganizacji był bardzo istotny. No i chodzi o to, żeby to wszystko nie zostało to, co też sami sobie lubimy przypisywać jako taka
poryw chwili, jako element powstania narodowego, tylko raczej, żeby to był element budowania nowych rozwiązań instytucjonalnych. Tak jak już wiele miasta się dzieje. Tutaj jest z nami Piotr Choroś z Lublina, także mam nadzieję, że się podzieli pewnymi doświadczeniami też, jak właśnie Lublin zamienił kryzys na w ogóle przebudowę modelu władzy samorządowej i na swoim terenie. I myślę, że właśnie o tym też porozmawiamy tutaj z Państwem i poszerzając zaraz tę dyskusję też na wszystkie uczestniczki, uczestników. No i właśnie pytanie, jak, bo sytuacja jest paradoksalna. W momencie, kiedy nadchodzi głęboki kryzys, który no właśnie no, wymaga użycia różnych zasobów, których brakuje, też opisujemy to, jak systematycznie jednak samorządy są drenowane z różnego typu zasobów, z pieniędzmi włącznie, ale też obiektywna sytuacja demograficzna i tak dalej powoduje, że coraz trudniej wykonuje się zadania. No i możliwe reakcje na kryzys są w uproszczeniu dwie. Tak? Jedna to jest taka, że redukujemy źródła chaosu, który kryzys prowadza, w związku z czym innowacje są też źródłem chaosu, więc rezygnujemy z nich, staramy się po prostu ograniczać źródło impulsu i po prostu robić to, co jest, jakby, patrząc, co można wyciąć, prawda? Jakby, gdzie można uciąć koszty i tak dalej, po to, żeby no, minimalny zestaw usług doprowadzić. Lub no, możemy zastosować strategię proaktywną, popatrzeć, czy nie ma innych zasobów, które można by włączyć do rozwiązania tych samych problemów, skoro brakuje w klasycznym zestawieniu. Problem polega na tym, że to jest oczywiście ryzykowna strategia, bo musimy użyć zasobów, których jeszcze wcześniej na przykład nie używaliśmy. No, włączyć organizacje społeczne w innym modelu, a nie zawsze wiemy, że czasami one no są też krytykiem działań samorządu, prawda? To nie zawsze jest relacja zaufania między lokalną władzą a organizacjami i tak dalej. To można tych przyczyn powodujących, że się pewnych strategii unika, mnożyć, ale no akurat tu jesteśmy w gronie takich ludzi, którzy nie boją ryzykować, więc pytanie jest, no właśnie, jak uruchamiać taki proces, który na końcu doprowadzi do tego, że sprawa będzie rozwiązana, ale efektem też będzie jakaś trwała przebudowa tej lokalnej wspólnoty, że coś nowego się pojawi, co już będzie elementem pomagającym rozwiązywanie kolejnych kryzysów. I może od tutaj środkowego tu panelisty, prezydent Marek Materek, Starachowice, jak sobie pan prezydent radzi u siebie? Ja wychodzę z założenia, że jeśli mamy na kogoś liczyć, to musimy liczyć przede wszystkim na siebie i nie oglądam się na to, co rząd nam zaoferuje bądź czego nie zaoferuje, tylko staram się do każdego kryzysu podchodzić w taki sposób, że my sami musimy lokalnie znaleźć rozwiązanie na te problemy, z którymi przychodzi nam się mierzyć. Przykład pandemii, kiedy rząd doradził samorządowcom, że możemy się zadłużyć w związku z tym, że będziemy mieli trudności finansowe. No, ja przyjąłem sobie zupełnie inną strategię, czyli oszczędności wszędzie tam, gdzie to możliwe, na wydatkach bieżących po to, żeby wygenerować jak najwyższą nadwyżkę operacyjną i mieć nadal środki na inwestycje. To przyniosło zamierzony efekt, bo chwilę później okazało się, że rząd rzucił jakieś samorządom środki, dzięki czemu my wygenerowaliśmy sobie oszczędności na inwestycje, a jednocześnie dostaliśmy wsparcie jako samorządowcy z budżetu centralnego, co pozwoliło na to, żeby jeszcze więcej tych inwestycji na terenie naszego miasta zrealizować. I w przypadku praktycznie każdego kryzysu, z którym przychodzi nam się mierzyć, staramy się szukać takiego rozwiązania, które będzie adekwatne. Kolejny przykład to był kryzys uchodźczy, tak? Rząd na początku powiedział, że absolutnie nie kierować uchodźców do miejsc prywatnego zakwaterowania, to mają być zbiorowe miejsca zakwaterowania. Wtedy powiedziałem swoim współpracownikom, że absolutnie mają nie słuchać tego, co zostało w tym komunikacie powiedziane, tylko w pierwszej kolejności mamy skierować osoby do prywatnych kwater, tam gdzie ludzie sami deklarują, że chcą przyjąć uchodźców pod swój dach. Ale dlaczego to mówiłem i też dlaczego powiedziałem, żeby nie jeździli na granicę i nie przywozili na siłę uchodźców akurat do Starachowic? Dlatego, że wychodziłem z założenia, że jeśli mamy kilkuset Ukraińców, którzy pracują w naszym mieście w zakładach pracy i od kilku lat do naszego miasta przyjeżdżają, to prędzej czy później dojdzie do tego, że ich rodziny także do nas będą chciały trafić. Więc żebyśmy zostawili sobie tę przestrzeń właśnie dla rodzin tych, którzy u nas już są, po to, że jest większe prawdopodobieństwo, że te osoby, które przyjadą do nas
podczas tego kryzysu zostaną u nas na stałe, a nie przyjadą i wyjadą. Jaki jest efekt w tej chwili? Teraz jest taki efekt, że mamy około 150 dzieci ukraińskich w naszych szkołach, które nie wybierają się na Ukrainę, które zaaklimatyzowały się. Te osoby znalazły pracę na lokalnym rynku, przez co załatały nam dziury w lokalnym rynku pracy, które były widoczne. I mam nadzieję, że to pomoże nam w tym, aby mieszkańców w mieście było więcej i to w takim wieku, który powoduje, że mamy szansę na wzrost demograficzny, a nie na spadek, bo jesteśmy miastem wymierającym, a nie rosnącym. To samo zrobiliśmy, jeśli chodzi o kryzys na Białorusi. Na Białorusi Łukaszenka, gdzie stłumił mocno protesty swoich obywateli, doprowadził do tego, że wielu bardzo wykwalifikowanych specjalistów zdecydowało się opuścić Białoruś. To byli białoruscy patrioci, którzy bardzo chcieliby, żeby w ich kraju się działo dobrze. Natomiast sytuacja geopolityczna, polityczna w kraju sprawiła, że oni musieli uciekać. I zadbaliśmy o to, żeby chcieli uciekać do Starachowic. Przyszedł najpierw jeden, drugi, trzeci lekarz. Zadbaliśmy o to, żeby dobrze się w naszym mieście poczuli. Jaki jest efekt, że tych lekarzy pojawiło się 18, którzy zaczęli pracę w naszym szpitalu, ale za nimi przyjechały żony, mężowie, przyjechały dzieci, które poszły do naszych szkół i ci ludzie nie wybierają się nigdzie indziej. Ja ich zaprosiłem na grilla, żeby zapytać, no czemu nie wybraliście Niemiec, dlaczego nie pojechaliście dalej, gdzie są finanse? I różne odpowiedzi padały, ale najważniejsze, że zdiagnozowaliśmy, co w ich duszy gra i dlaczego chcieliby zostać akurat u nas, co musimy zrobić, żeby oni właśnie to miasto wybrali jako miejsce swojego życia. Więc to jest taki mój przepis na to, co robimy wtedy, kiedy przychodzi kryzys, czyli szukamy rozwiązania, ale samodzielnie, nie patrząc na to, jakie porady czy rozkazy przychodzą z góry. No i okazało się, że często to się nam bardzo opłaca, dlatego że po tygodniu mniej więcej rząd na przykład powiedział, że jednak będzie współfinansował mieszkańcom pobyt Ukraińców w mieszkaniach prywatnych. Tak? Natomiast na spotkaniu pan wojewoda mówił, że absolutnie to nie wchodzi w grę, nie ma takiej możliwości, żeby rząd finansował takie miejsca. No, ja sobie wyobrażałem, że jeśli ktoś przyjeżdża z traumą wojenną, gdzie obok wybuchały bomby, do innego państwa, to chce czuć się po prostu bezpiecznie. Czy na hali, w której jest 200-300 osób, kobieta, która za chwilę ma urodzić, będzie się czuła bezpiecznie i komfortowo? Nie. Natomiast w momencie, kiedy dajemy swój dach nad głową i dzielimy się nim, to mamy po pierwsze większe prawdopodobieństwo, że ta osoba będzie się dobrze zaklimatyzuje. Po drugie, integrujemy lokalną społeczność, bo co jest u nas problemem w Polsce? Niechęć do obcych. I tę niechęć do obcych w jaki sposób można przełamywać? No zbliżając jednych do drugich, pokazując, że jesteśmy sobie bliscy i że możemy sobie pomóc, bo w momencie, kiedy nasi mieszkańcy poznają konkretne historie, konkretnych ludzi, to wtedy ich obraz patrzenia na te osoby zmienia się diametralnie. Co więcej, oni idą i mówią o tym innym, żeby się nie bali, że warto pomóc. U nas miały miejsce takie sytuacje, że dzieciaki w klasach, w których nie było żadnego dziecka z Ukrainy, pytały się, a kiedy my będziemy mieli swojego Ukraińca? Dlaczego? Dlatego, że w innych klasach już te dzieci były, a u nich nie. Czyli było wręcz oczekiwanie w pewnym momencie, że my też chcemy pomóc, my też chcemy się zaangażować. Także to jest nasz przepis. Dziękuję bardzo. Pani prezydent, a Ostrów Wielkopolski? Nawiążę do tego, o czym mówił Marek Materek i myślę sobie, że większość samorządów wypracowuje swoje własne recepty na każdy kryzys, każdą kryzysową sytuację i na każdą sytuację w ogóle, która zdarza się w samorządzie. Każdy z nas, tak myślę, zna swoje wspólnoty, ich oczekiwania, ich potrzeby. Każdy z nas też mierzy swoje zasoby. I myślę tutaj szeroko o zasobach intelektualnych, organizacyjnych i każdych innych i stosownie do tego wybiera najlepszą możliwą receptę. Jesteśmy w sytuacji bezprecedensowej. To w ciągu ostatnich 3 lat mamy do czynienia z 3 potężnymi kryzysami. To trzeba sobie po prostu uświadomić, w jakiej roli znalazły się dzisiaj i w jakiej sytuacji znalazły się dzisiaj
polskie samorządowcy, wszyscy wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, którzy stoją na czele tych wspólnot i są odpowiedzialni za, w mniejszym bądź większym stopniu, ale są odpowiedzialni za rozwiązywanie tych kryzysów, bo na końcu mieszkaniec Starachowic, Ostrowa, Sopotu, Kalisza i każdego innego miasta i miasteczka przyjdzie do swojego wójta, burmistrza i prezydenta i powie, ja oczekuję rozwiązania tej sytuacji, ja oczekuję pomocy. I znaleźliśmy się naprawdę w bardzo trudnej sytuacji. Pierwsza to była pandemia, potem kryzys uchodźczy i to, z czym mierzymy się teraz, czyli światowy kryzys energetyczny, który Polskę i nasze wspólnoty lokalne dotyka wprost, najbardziej dotkliwie, jak można sobie to wyobrazić, wymusza na nas działania, które po prostu dadzą nadzieję naszym mieszkańcom, że ten kryzys także przetrwamy. Jeśli chodzi o ten okres pandemii, jeszcze chciałam powiedzieć, że żadnego z tych kryzysów nie można do siebie porównać. On miał inną temperaturę, on miał inną dynamikę i przebiegał inaczej. I jeśli mówimy o okresie pandemii, my wtedy też absolutnie świadomie i po pełnej analizie podjęliśmy działanie, że w okresie pandemii inwestujemy. Inwestujemy maksymalnie wykorzystując nasze zasoby, sięgając po fundusze zewnętrzne. My akurat jako Ostrów Wielkopolski weszliśmy w program Europejskiego Banku Inwestycyjnego i uruchomiliśmy taki Ostrowski Ekspres Inwestycyjny w 3 lata inwestycji za 250 mln zł, bo wiedzieliśmy jedno, że stagnacja w okresie pandemii będzie po prostu tragiczna dla lokalnej i regionalnej gospodarki. Wiadomo, samorządy są dziś największym inwestorem w kraju i od naszych decyzji zależy los gospodarczy lokalnych i regionalnych firm i przedsiębiorstw. I tutaj nie mówię tylko o tych wykonawcach, którzy już ostatecznie nam te inwestycje realizują, ale o przecież bardzo szerokim zakresie podwykonawców, usługodawców, tych, którzy sprzedają usługi i towary. Gdybyśmy my wtedy nie podjęli decyzji o takim bardzo ekspansywnym i dynamicznym procesie inwestycyjnym, to wiele z tych firm po prostu nie doczekałoby kolejnego roku. Oni wprost komunikowali i mówili, że ten najtrudniejszy okres mogli przetrwać dzięki portfelowi inwestycji samorządowych. Więc to oczywiście był ten nasz wkład, uważam, że chyba największy, oprócz oczywiście różnych działań osłonowych i całego programu Przedsiębiorczy Ostrów, do tego, żeby po prostu przejść jak najłagodniej przez okres pandemii, okres czy kryzys uchodźczy. Tutaj mieliśmy zupełnie inny obraz tego kryzysu. Tu mieliśmy do czynienia z niebywałą solidarnością Polek i Polaków, z tym wszystkim, co nas tak pięknie poruszyło i zaskoczyło i dodało nam też jakby skrzydeł. To, co wtedy się wydarzyło po 24 lutego, myślę, że oprócz takiej realnej pomocy dla ludzi, którzy uciekali przed bombami i śmiercią, nam, Polakom, dało także dumę z tego, że jesteśmy Polakami, że jesteśmy Ostrowiakami, że jesteśmy lokalną wspólnotą, która nie jest obojętna i która nie odwraca się plecami
do tego, co się wydarzyło. I ja tu nie chcę opowiadać o działaniach, które wdrożyliśmy, bo każde miasto i miasteczko i sołectwo i każdy działał w najlepszy z możliwych sposobów, oceniając tę sytuację u siebie, bo też potrzeby były, inne były w Przemyślu u prezydenta, inne były w Sopocie, inne były w Ostrowie, a jeszcze inne były w Starachowicach. Ale każdy z nas tę sytuację oceniał i myślę, że wtedy z tego kryzysu, tego pierwszego po 24 lutego, wszyscy wyszliśmy z przekonaniem, że oto zarządzamy wspólnotami, które mają ogromne pokłady solidarności, empatii i tego, że chcą pomagać. I oczywiście wiedzieliśmy też, że to mówili o tym i psychologowie, i socjologowie, że ten czas też minie, że musimy wiedzieć, co robić na czas po tych pierwszych trzech miesiącach uniesienia, jak zagospodarowywać społeczne emocje, które mogły, i tak się też niestety dzieje, przejść jak wahadło w drugą stronę. I tutaj znowu też musimy znaleźć na to sposób i receptę, i każdy z nas tę receptę znajduje. Trzeci w mojej ocenie najpoważniejszy kryzys, który dotyka nas samorządowców, to jest nadchodząca zima. I wszystkie badania o tym mówią. Wiem, że wczoraj na panelach też w ramach pracowni o tym rozmawialiście. My akurat mieliśmy spotkanie grupy Leadership w Starachowicach i temu był poświęcony długi, ważny i bardzo poważny warsztat. Wiemy, że kryzys energetyczny i nadchodząca zima są dzisiaj dla naszych wspólnot absolutnie najważniejszym tematem, najpoważniejszym lękiem i najpoważniejszą obawą. I chcę wam powiedzieć, że potwierdza to jakby spotkania, potwierdzają to już spotkania z mieszkańcami. Takie spotkania my odbywamy przecież regularnie. Dwa razy do roku prezydent spotyka się z mieszkańcami jednego, drugiego, trzeciego, 11 osiedla. Odkąd pamiętam, zawsze na tych spotkaniach padały pytania o inwestycje. Zawsze. Pani prezydent, kiedy będziemy mieli tą drogę? Pani prezydent, kiedy będzie wybudowany ten chodnik? Pani prezydent, a kiedy będą nowe miejsca w żłobku? Pani prezydent, a kiedy będzie oświetlenie tej czy innej ulicy? To dla mieszkańców dzielnicy, osiedla były sprawy najbardziej istotne. Coś, co dotykało ich i dotyczyło ich i było jakby najważniejszą kwestią do rozwiązania. Trzy dni temu na spotkaniu z mieszkańcami nie padło żadne pytanie na ten temat. Żadne. W ogóle naszych mieszkańców nie interesuje już w tym momencie, czy będziemy robić taką ulicę, czy inną ulicę, czy będziemy montować oświetlenie tu, czy gdzie indziej. Jedyne pytania, które się pojawiały, dotyczyły nadchodzącej zimy. Rachunków. Jak przeżyjemy tą zimę? Jak zapłacimy za ogrzewanie? Czy będziemy mieli węgiel? Poziom, to wynikało z badań, które zostały nam przedstawione w Starachowicach, poziom lęku i obawy jest największy od lat. I myślę, że teraz musimy zrobić wszystko, żeby z jednej strony, po raz kolejny, bo samorządowcy zawsze potrafią się zorganizować, maksymalnie
rozwiązywać ten problem dostępności do ogrzewania, dostępności do węgla, zaopatrzenia w to paliwo, nie wiem, osób chorych, niepełnosprawnych, tych, którzy sobie sami z tym tematem nie poradzą. Także takie komunikaty jak uruchomienie sklepów socjalnych z tanią żywnością, także takie komunikaty jak specjalny program osłonowy dla tych, którzy najbardziej tej pomocy będą w zimie potrzebowali. Także takie komunikaty jak to, że będziemy tworzyć ogrzewalnie, gdzie ludzie będą mogli po prostu z tego skorzystać, jeśli będzie taka potrzeba. Ale myślę sobie też, że skoro w ten sposób organizacje pozarządowe włączyły się w okresie pandemii, bo ja miałam piękny przykład w Ostrowie. Myśmy podzielili miasto na 4 strefy i były grupy wolontariuszy, którzy no właśnie chorej pani na COVID-19 dostarczały leki z apteki czy żywność. Uruchomiliśmy specjalny telefon, gdzie można było takie potrzeby zgłaszać. Żeby, nie wiem, wyprowadzić psiaka na dwór, kiedy ktoś nie może wyjść, bo jest zamknięty w domu z powodu nałożonej kwarantanny, żeby zrobić podstawowe zakupy. I tych wolontariuszy mieliśmy naprawdę bardzo dużo. Działał telefon, ta infolinia pomocowa. Skoro organizacje społeczne włączyły się także w organizację punktów szczepień. Myśmy te punkty organizowali, ale tu nieoceniona pomoc Ochotniczej Straży Pożarnej, która po prostu organizowała całą kolejkę i to, co działo się w tych punktach, plus wszystkie służby informacyjne i medyczne. Skoro przy kryzysie uchodźczym organizacje pozarządowe potrafiły tak bardzo mocno wejść w pomoc dla uchodźców, to myślę, że teraz organizacje pozarządowe, Ochotnicza Straż Pożarna, harcerze włączą się w tą samopomoc, w tą samoorganizację. Na pewno uruchomimy taki telefon, infolinię, gdzie będziemy te informacje zbierać i na pewno będziemy ludziom starali się pomóc tę zimę przetrwać, tak jak wszystkie poprzednie kryzysy. Dziękuję bardzo. Tu już też pewien porządek zaczął się układać. Z jednej strony pojawiła się kwestia, że wbrew naszemu tytułowi ta rola inwestycji jako ciągle jest, ale tylko nowa rola, też inwestycje jako czynnik zarządzania kryzysowego w takim kryzysie jak pandemia. To bardzo ciekawy aspekt. Zresztą u prezydenta Materka też ten wątek inwestycji się okazał istotny, więc druga rzecz, ten zasób solidarności, który się bardzo istotny. No i oczywiście też dziękuję za przypomnienie roli organizacji społecznych. Panie prezydencie, jak to w Sopocie wygląda, co tutaj jeszcze można dołożyć? Znaczy, żeby nie powtarzać tego, co mówiła Beata czy Marek, to pierwsze, Beata zapomniała o jednej pladze, która nas dosiągnęła na samym początku, to jest plaga centralizacji. I to zarówno NGOsy, jak i nas dosięgnęła, bo NGOsy także, część tylko wybranych, dostawała środki finansowe i tak dalej, a nas dotknęła przez to, że zabrano nam dużo środków finansowych i Marku, te pieniądze na inwestycje lokalnie wzięły się znikąd, tylko stąd, żeśmy zaczęli się awanturować i protestować jako samorządy, czy w ruchu naszym samorządowym, czy w komisji wspólnej. I wtedy okazało się, że pan premier Morawiecki jednak zrozumiał, że ubytki z PIT-u nie załatają się same, tylko trzeba dać środki finansowe. Czy sprawiedliwie, czy nie, ale na końcu każdy coś dostał. To jest pierwsza rzecz. Tak samo było z kryzysem uchodźczym. Te środki finansowe nie wzięły się same. One zostały wywalczone i to, że te 40 zł dalej funkcjonuje chociażby wobec osób niepełnosprawnych, czy wobec rodzin wielodzietnych, czy wobec kobiet samotnych, to dalej jest znowu taki nacisk i
mówienie, że sobie czy te 70 zł na zakwaterowanie zbiorowe. Myślę, że to absolutnie też nie możemy, mówimy, że sami sobie damy radę, tak, ale nie możemy patrzeć, że coś w koło jest i odcina nam tlen, prawda? To jest tak samo jak z kryzysem energetycznym, gdzie już po zapowiedzianym naszym dzisiejszym proteście już pan premier zaczął rozmawiać, że już się coś da zrobić jednak z tym 700, 600, 1000% podwyżki ceny energii, że może zrobić cenę wyregulowaną, no bo za chwilę byśmy rzeczywiście musieli zamknąć tą halę sportową, czy no po prostu, czy wyłączyć jednak to oświetlenie, no bo czy nasze spółki wodne popadały zwyczajnie, tak, bo to są te spółki prawa handlowego i ciepłownie tak samo, tak. I ja jadę z Uniejowa teraz, tam byłem na spotkaniu gmin uzdrowiskowych i no rzeczywiście Uniejów to co się z ziemi bierze. No termami stoi, tak, ma geotermię, tak właśnie, ma geotermię. Super, tak? Tylko do tej, tą geotermię trzeba podgrzać jeszcze, tak? Wobec tego jeszcze wydobyć. To nie jest tak, że to samo zafunkcjonuje, tak? Czyli nie możemy też zadziałać w próżni. Natomiast rzeczywiście w tym kryzysie pandemicznym i uchodźcym, to co Beata mówiłaś, to jednak myśmy też się przygotowali, to co też Marek mówił wcześniej przy tym kryzysie pierwszym uchodźczym z Białorusi, bo to był też kryzys, który w ogóle jest niezauważalny w Polsce, i rzeczywiście poprzez organizacje pozarządowe, poprzez różne grupy ludzi, którzy zajęli się pomocą u nas jeszcze dla repatriantów, my ściągali do Sopotu i ściągamy z 3 do 5 godzin repatriantów rocznie, potem Białorusinów, potem Ukraińców. Oczywiście ta skala kryzysu ukraińskiego to jest olbrzymia, tak, bo u nas nagle się znalazło 3000 osób, czyli 10% mieszkańców, tak, niecałe 10% mieszkańców Sopotu, albo w szkołach 16% uczniów to jest z Ukrainy. I rzeczywiście musieliśmy też poza tą wielką ofiarnością Polaków zorganizować miejsca zbiorowe i byśmy znowu ich nie zorganizowali, gdyby nie pomoc części osób czy firm lokalnych, co też bardzo ważne, bo po prostu gdybyśmy zaczęli remontować te budynki z zamówieniami publicznymi, to pewnie byśmy teraz kończyli, tak? A firmy prywatne po prostu nam to bardzo szybko zrobiły. Także no rzeczywiście umiemy sobie radzić z kryzysem, umiemy też wzbudzić te wszystkie aktywności ludzkie, tak? Ale nie możemy działać w oderwaniu i nie możemy też pozwolić na to, że na końcu ktoś powie, no to sobie woźcie ten węgiel, tak, i jeszcze bez marży i właściwie to załatwcie to sami, a spółki państwowe będą miały marże, będą miały zyski, państwo będzie miało podatki, a my będziemy znowu szorowali po dnie, tak, i jeszcze przy okazji zabijemy firmy prywatne, które zajmują się tym na co dzień, tak, bo nie wiem, czy państwo wiecie, że około 100 tysięcy ludzi pracuje na składach węgla w Polsce i my mamy ich wyrugować, tak, zrobić to bez nich, jako samorządy sami, tak, ale i to naszym firmom jest niewykonalne dla niektórych, bo ja tam z tego portu z Gdyni czy z Gdańska ten węgiel mogę przywieźć, tak, ale do Sosnowca czy do nawet do Strachowic, do Ostrowa, no może być jakiś kłopot, tak, bo nie ma węglarek, nie ma, no i tak dalej, i tak dalej. Wobec tego my też musimy, i to fajnie, że umiemy się nieraz zjednoczyć i coś razem zrobić, żeby wywrzeć nacisk na to, co się tym naszym obywatelom też należy, tak, bo jeżeli patrzymy na cenę energii elektrycznej, to marża wzrosła chyba tam 70 razy. 70 razy wzrosła wysokość marży spółek Skarbu Państwa, 72 razy, dokładnie pamiętam, czy 72 razy, tak, ale no coś niesamowitego, tak. No i teraz oczywiście my możemy coś zrobić, za chwilę będziemy dopłacać jeszcze do prądu najlepiej i tak dalej, tylko kosztem czegoś. Więc to musimy z jednej strony oczywiście umieć wyzwolić swoje zasoby, być też, i to jest świetne doświadczenie społeczne w tym całym kryzysie, naprawdę świetne doświadczenie społeczne wyzwolenia tych zasobów wszystkich i zjednoczenia. To jest jedno, ale drugie, też nie możemy dać się na końcu zagrznąć jak barany, no bo to też na tym w pewnym sensie no nie polega, tak, no bo dlaczego ma być tak, że na końcu nasi pracownicy nie dostaną wypłaty, a pracownicy spółek państwa dostaną wypłaty. To jest tak samo, jak widzieliśmy przy KPO. Tutaj też mieliśmy dosyć dobrą współpracę i nawet bardzo dobrą z NGO-sami i z pracodawcami,
że w KPO, nie wiem czy on będzie, mam nadzieję, że zrobimy wspólny tumult i to KPO będzie, bo to jest jakiś warunek naszego rozwoju. Tam było napisane tak na początku tak, państwo i firmy państwowe mają dotacje, samorząd, NGOsy, pracodawcy mają pożyczki. Ale dlaczego? No przecież te, nie tędy droga, tak? Bo dlaczego mam mieć pożyczki jeszcze przy takim prezesie NBP-u wybitnym, jakiego mamy? My mamy mieć pożyczki, a państwo ma mieć dotacje. Także myślę, że tutaj ten trzeba zastosować miks pewien i takiego współdziałania. Ja się cieszę, że na przykład i ostatni przykład to jest Czerwona Kierka, czyli kryzys oświatowy wywołany przez pana Czarnka i przez jego ekipę, gdzie ewidentnie, pomimo że mieliśmy niejednokrotnie bardzo różne interesy z ZNP, przeciwne jako samorządy, patrz karta nauczyciela, to potrafiliśmy wszystkie rzeczy odłożyć na bok, zjednoczyć się także z organizacjami rodziców, z organizacjami pozarządowymi uczniów i wywalczyć to, żeby ta ustawa, jedna z najbardziej szkodliwych ustaw w Polsce, nie weszła w życie. I myślę, że to jest taki znak czasów, że pomimo tych wielkich kryzysów potrafimy się zjednoczyć, znaleźć sobie sojuszników, którzy kiedyś nie byli do końca naszymi sojusznikami. Natomiast jeszcze kończąc do tego, co tutaj pan Edwin powiedział na początku, każdy z nas ma jakieś tam nieraz kłopoty z pewnymi organizacjami pozarządowymi, tak? Ale jeżeli ja mam 200 organizacji pozarządowych, a dwie są takie, które zajmują się polityką lokalną, no to dla mnie ja ich traktuję już jako polityków, ani jako nie patrzę przez ich pryzmat na NGOsy, tak? Bo dla mnie w momencie, kiedy ktoś startuje do wyborów, staje się politykiem lokalnym. W dobrym tego słowa znaczeniu, bo polityk dla mnie to jest dobry. Ja też traktuję się jako w miarę dobrego człowieka. Więc polityk to jest ktoś, kto się zajmuje służbą publiczną, więc to jest polityk lokalny i nie chcę patrzeć. I się zastanawiałem nad tym, na NGOsy wszystkie poprzez pryzmat dwóch organizacji pozarządowych, które zajmują się tam, no głównie może krytyką, ale dobrze, no ta krytyka jest dobra, czy też politykom. To jest zupełnie inna historia. To tyle na początek, bo to tak za długo. To jeszcze zanim poproszę pana Bartosza Narzydelskiego o komentarz, chciałem poprosić was o krótkie, słownie jeszcze takie minutowe spuentowanie waszych wypowiedzi, taką odpowiedzią na pytanie, co z tych poszukiwań odpowiedzi na kryzys potem zostało jako pewne trwałe, czy zmieniły się jakieś praktyki urzędu już potem, prawda? Czy to było tylko właśnie dostosowanie do kryzysu, a potem wróciliście do rutyny, czy nie? Czy coś jakieś, nie chodzi mi o pełną listę, ale nawet przykład jakiś taki najbardziej, że to przy okazji odkryliśmy, że można tak teraz sprawy załatwić, że to nawet w czasach pokryzysowych jest coś dobrego, czy coś takiego. W głowie będę szukał przykłady, jak mi przyjdzie, to powiem, ale odniosę się tylko jeszcze do tego, co Jacek powiedział, żebyście zrozumieli, o co mi chodziło w tym. Ja zakładam, że tak jak my samorządowcy popełniamy błędy, tak samo rządzący wyżej też popełniają błędy i prędzej czy później, oby prędzej, dojdą do wniosku, że po prostu błądzą. Więc jakby korporacje samorządowe uświadamiają rządzącym często, że właśnie błądzą i praktycznie zwróćcie uwagę, że za każdym razem przy każdym kryzysie jest tak, że najpierw jest kryzys wywołany, później ktoś zaczyna protestować, a nagle rząd cudowne rozwiązanie jakieś proponuje, tak? Zwróćcie uwagę w tej chwili z tymi marżami spółek Skarbu Państwa. No przecież to są spółki Skarbu Państwa. No to jeśli one nagle mają marże 70-krotnie wyższe, to ktoś na to pozwolił. I co się dzieje? Samorządowcy wychodzą na ulicę, żeby zadbać o to, żeby światło nie zgasło. I co robi rząd? Przychodzi z cudownym rozwiązaniem, spokojnie, my wam pomożemy. My ten problem rozwiążemy, tak? I praktycznie przy każdym kryzysie jest w ten sam sposób. Najpierw jest wywołany kryzys, odpowiednie grupy zaczynają protestować, a rządzący wychodzą na białym koniu jako ci, którzy są zbawcami i rozwiązują kryzys, który częściowo sami wywołali. Więc ja dlatego podchodzę z taką dużą ostrożnością do tych różnych kryzysów i szukam sobie swoich rozwiązań, bo wiem, że prędzej czy później za chwilę przyjdą jakieś rozwiązania odgórne, które znowu ustawią rządzących w tej komfortowej sytuacji jako tych zbawicieli, którzy właśnie podają nam pomocną dłoń. To ja też na krótko, mam takie wrażenie, że my jesteśmy w permanentnym kryzysie i dlatego te wypracowane przez nas praktyki leżą cały czas na stole i cały czas z nich korzystamy. To doświadczenie
które dzięki temu zdobyliśmy, wykorzystujemy przy każdym kolejnym kryzysie. I myślę, że teraz po pandemii ta ścieżka, którą wypracowaliśmy wówczas, przyda się do tego, aby samo się organizować teraz w tym kryzysie energetycznym. I też jeszcze słowo do tego, o czym mówił Jacek. Znaczy, ja chcę wyraźnie powiedzieć i podkreślić, że bardzo dobrze, że mamy nasze centrale i korporacje związkowe czy stowarzyszenia, które reprezentują dzisiaj w sposób formalny ze stroną rządową i komunikują stronie rządowej ten głos samorządowy i wszystkie nasze jakby żądania artykułują w sposób bardzo zdecydowany. Mam takie wrażenie, że tu trochę się podzieliliśmy tą pracą i obowiązkami, bo dzięki temu my możemy jakby zająć się rozwiązywaniem tych tematów w naszych lokalnych wspólnotach, a szefowie naszych central i korporacji związkowych, czy to w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, czy na innych forach, mogą artykułować te kwestie, które dzisiaj są tak bardzo bolesne dla samorządów. Tak, oczywiście, zawsze to podkreślam. Samorząd nie jest żadnym klientem wobec jakiejkolwiek władzy. To jest taka prawda, którą powinniśmy sobie powtarzać i uświadamiać. My nie jesteśmy klientem, któremu można coś dać albo któremu można coś zabrać. Jesteśmy równoprawnym partnerem w zarządzaniu naszą wspólnotą. Wobec tego to, czego się domagamy, no to właśnie tego partnerskiego traktowania i nieograniczenia nam, czy permanentnego ograniczania nam naszych dochodów własnych, bo gdybyśmy mieli je na poziomie zagwarantowanym ustawą samorządową, to dziś nie byłoby dyskusji o tym, że jeden samorząd dostał takie wyrównanie, a inny mniejsze wyrównanie, a tam, gdzie rządzi ten prezydent, który może się mniej podoba, to było tyle, a ten, który podoba się bardziej, to dostał dwa razy więcej. Znaczy, to jest w ogóle postawione wszystko na głowie. Powinniśmy mieć po to, żeby się... Bo co to jest samorząd? Samorządzenie się i my mamy tą autonomię samorządu przecież zagwarantowaną i w konstytucji, i w ustawach. I żeby samorządzić się i odpowiadać na kryzysy, które nas dotykają i dotykają przecież nie tylko Polska, ale dzisiaj mamy do czynienia ze światowym kryzysem energetycznym, to powinniśmy mieć narzędzia, żeby je rozwiązywać. I jeszcze jedna uwaga. Sami przez ten kryzys też nie przejdziemy i nie damy sobie z nim rady. Nie damy sobie z nim rady, bo jeśli jest tak, że moja miejska ciepłownia w 2019 roku z tytułu certyfikatów CO2 płaciła 780 tysięcy złotych na rok, a w roku 2022 musi zapłacić 16,5 miliona złotych, dlatego że certyfikaty są dzisiaj elementem spekulacji finansowej. 2/3 tych certyfikatów jest w ogóle w rękach instytucji finansowych. To jak taka ciepłownia średniej wielkości miasta ma sobie z tą sytuacją poradzić sama? Nie może kupić biomasy, bo biomasa wyjeżdża po prostu na potęgę z kraju. Najtańsze dzisiaj paliwo, z którego możemy produkować tani, zielony, ekologiczny prąd. Tu byłaby potrzebna interwencja państwa. Interwencja państwa byłaby potrzebna w tych 70% marży, którą pobierają spółki państwowe. To by nam zdecydowanie pomogło ten problem rozwiązać. Zamrożenie opłat z tytułu certyfikatów CO2 na czas, kiedy minie nam kryzys energetyczny i w końcu spowodowanie, żeby pieniądze z tych certyfikatów szły rzeczywiście na
ekologiczne inwestycje, na odnawialne źródła energii, a nie były strumieniem przekierowywane zupełnie gdzie indziej. To są rozwiązania, na które my po prostu jako samorządowcy czekamy. Pan prezydent Karnowska, potem pan prezydent Materek, uzupełnienie i już... Jeszcze jedna rzecz, no to co na końcu Beata powiedziała, no bo dobrze było, żeby jednak Polak mądry był przed szkodą niż po szkodzie. No bo straciliśmy, znaczy nie my, ale państwo straciło 7 lat ostatnich, a przedtem też trochę lat straciło na tym, żeby jednak na fotowoltaikę, na energię wiatrową, na to wszystko. Myśmy jako samorządy starali się to robić, no ale bez wsparcia finansowego, bo zabrano nam to wsparcie finansowe Narodowych Funduszy Ochrony Środowiska, nie mogliśmy tego zrobić. To Maria Klaman przypomina mi, że 25 października jest okrągły stół ekologiczny w Łodzi, warto pojechać, bo tak jak okrągły stół we Wrocławiu wypracował pewną politykę co do uchodźców i zmusił też na taką odpowiedź rząd, żeby zaczął się tym zajmować, tak tutaj też myślę, że ten ekologiczny stół jest bardzo ważny. Druga rzecz, są jeszcze dwa kryzysy, z którymi sobie nie poradziliśmy. To jest kryzys uchodźcy, znaczy kryzys uchodźczy, ale nie Białorusiny, tylko na granicy białoruskiej, który jest katastrofą i on cały czas trwa. No i druga rzecz to jest kryzys Odry. I to są kryzysy zarówno tam tych biednych ludzi, ale także gospodarcze tamtej ściany wschodniej, bo tam jest ewidentnie pusto, oni plajtują, nad Odrą tak samo. Tak? I bez, jak gdyby, ponieważ to są kryzysy, przepraszam, że to powiem, lokalne, no nie są takie jak pandemia, jak Ukraina, jak centralizacja. Wobec tego trochę tamte samorządy też zostały postawione samym sobie. Już nie wspomnę o tych biedakach w lesie i organizacjach pozarządowych, które się nim zajmują. To jest katastrofa zupełna. Natomiast co w nas zostało? Myślę, że tak. Pierwsze to na przykład u nas w kryzysie uchodźczym na co dzień 30% urzędu w ogóle zajęła się czymś innym. Tak? Zupełnie czymś innym i okazało się, że ludzie są w stanie się sprawdzić po tym, żeśmy ich zastąpili dopiero innymi ludźmi. I druga rzecz, która z nas to została bardzo ważna, o czym też już mówili przedmówcy, to jest współpraca i sieciowanie się samorządów. Także jednak potrafimy raz, że jeszcze bardziej wymienić się doświadczeniami i się wzajemnie wspierać, bo przy tym kryzysie uchodźczym było najlepiej widzieć, kiedy obojętnie od opcji politycznej, czy prezydent Warszawy, czy prezydent Przemyśla, czy prezydent Chełma wrzucali na WhatsApp, słuchajcie, po prostu duszę się, tak, bo mam pełną salę gimnastyczną, już drugą, kolejne i myśmy wysyłali autokary, czy oni nam wysyłali i tak dalej, żeśmy sami, nie szło to przez żadne centra zarządzania, czy też na przykład rząd chciał scentralizować pomoc na Ukrainę, że mamy przez wojewody magazyny to zrobić, bo oni to dostarczą. Okazało się, że te magazyny najlepiej zrobiła Marta Skrubieszowa, właśnie Kuba z Chełma, czy z Przemyśla nasz kolega Czyżuszczyk Dolnych, tak? Wojtek, obojętnie, chociaż ta jego ostatnia powiedz trochę, ale to zostawmy. Natomiast rzeczywiście, czy Lublin, czy Rzeszów, tak? Po prostu oni zrobili huby pomocowe na Ukrainę. Czyli to też, i to też sieciowanie takie spowodowało, że zresztą razem z NGO-sami międzynarodowymi. I myślę, że to sieciowanie, taka wzajemna współpraca i wymiana doświadczeń. Także też zapraszam na ten kongres do Łodzi w imieniu Hani Zdanowskiej, prezydent Łodzi. Naprawdę jest takim największym dobrem i to sieciowanie też z NGO-sami, z pracodawcami, takie odbudowa zaufania społecznego. Myślę, że naprawdę bardzo, bardzo dużo nam w tym wszystkim dała w tym olbrzymim kryzysie i w olbrzymich kryzysach, kolejnych plagach, które nas, że tak powiem, tutaj dotykają. Nie wiem, czy dziękuję panie prezydencie, ale już króciutko, tak, tak, żeśmy dali szansę. Tak, bo poprosiłeś o przykłady, więc tak. Po kryzysie energetycznym zostaje nam bezpłatna komunikacja miejska. Wykorzystałem ten moment, w którym ceny paliwa, ropy, gazu poszybowały do góry, do tego, żeby prócz takiego prospołecznego działania wykorzystać czynnik ekonomiczny, który zachęci ludzi do tego, żeby pozostawili swoje auto pod blokiem i pojechali do pracy czy do szkoły komunikacją miejską. Więc bezpłatna komunikacja miejska wprowadzona
w szczycie tego kryzysu, kiedy te ceny szybowały, zostanie z nami najprawdopodobniej na zawsze, bo tak się o to staram. I druga rzecz to jest przygotowanie do kryzysu energetycznego. My wybraliśmy wykonawcę instalacji odzysku energii, czyli spalarni śmieci, gdzie państwo polskie tak od ściany do ściany przez ostatnie lata w sprawie spalarni szybowało. Natomiast my przygotowaliśmy się niezależnie od tego, że nie było żadnego programu wsparcia rządowego dotyczącego budowy tego typu instalacji, do tego, że my musimy to wybudować, dlatego że Polska nie ma wystarczających złóż gazu, które by pozwoliły nam na to, żeby przerzucić się na gaz. A do tego moja opozycja cały czas mnie zachęcała i próbowała zmusić, że my powinniśmy iść na gaz. W tej chwili mówię, żeby zaprosili mieszkańców na spotkanie i pokazali, ile będą płacili mieszkańcy tych dwóch bloków, które są ogrzewane z kotłowni gazowej, a ile z miejskich ciepłowni, które zmodernizowaliśmy. Bo przed tym kryzysem udało nam się obydwie zmodernizować ciepłownie, wyjść z konieczności zakupu certyfikatów do emisji dwutlenku węgla, co przyniosło nam kilkumilionowe oszczędności, a to sprawiło, że w tym sezonie grzewczym cena nie poszybowała 400 czy 100 czy kilkadziesiąt procent do góry, tylko 14%, więc tak naprawdę czynsze, które w różnych miastach musiały drastycznie być podniesione, u nas zostaną delikatnie podniesione właśnie dlatego, że wcześniej się do tego po prostu próbowaliśmy przygotować, nie wiedząc o tym, że będzie wojna. Dziękuję bardzo i teraz karkołomne zadanie, prośba o komentarz, który uporządkowałby nam te różne wątki. Bardzo wiele ciekawych tutaj kwestii się pojawiło. Za chwilę dorzucimy tu od państwa z sali, ale spróbujmy strukturę jakoś nadać, która pomoże zrozumieć to, co się dzieje. Spróbuję, ale widzę kilka strategii radzenia sobie z kryzysami. Po pierwsze próbę wysokiego poziomu autonomizacji, zachowania autonomii po to, żeby zachować operacyjność po prostu, to widzę. Widzę też taką strategię wyjścia ucieczki do przodu po to tylko, żeby jak najszybciej zainwestować po to, żeby to przyniosło stopę zwrotu później. Widzę też taką strategię bycia asertywnym, ale też taką rolę facylitacji tego wszystkiego, co się dzieje w samorządzie, to znaczy tego wszystkiego, czyli grup inicjatyw lokalnych i też tak naprawdę trzeciego sektora, bo to też to dostrzegam. To wszystko ma pewną taki jeden wspólny mianownik i wydaje mi się, że to już tu widzimy. Skończył się czas rozwiązań, które potrafimy znaleźć po prostu od tak pstryknięciem, to znaczy jesteśmy w stanie to zrobić samodzielnie. Znaczy tak mi się wydaje, że nie ma dzisiaj problemów, które nie są tak bardzo złożone, że żeby je coś z nimi zrobić, trzeba konsultować, a potem dopiero tak naprawdę działać. To, co mi się wydaje być największym zagrożeniem dzisiaj, to jest taka pułapka jednego rozwiązania. I mi się wydaje, że nasza oś rozmowy powinna pójść w takim kierunku, co teraz z tym fantem zrobić. My dosyć dobrze diagnozujemy, co się dzieje. I to, że mamy pułapkę tej takiej władzy, która się centralizuje. Ale widzimy jednocześnie, że największe efekty przynosi tylko to, co robimy wspólnie, razem na takim bardzo rozproszonym i właśnie wysokoautonomicznym poziomie. Natomiast to, co mi się wydaje, to to, w jaki sposób potem podejmujemy decyzje. To znaczy, i myślę, że państwo tu widzicie i my wszyscy tutaj to widzimy, że jest takie coś jak pułapka właśnie takiego jedynego rozwiązania. Znaczy widzimy, dostrzegamy problem, dosyć dobrze go diagnozujemy, widzimy, co się tam dzieje, ale tak naprawdę od razu idzie jedno rozwiązanie. Więc jeżeli mamy problem teraz ze sfinansowaniem czegoś, to potrzebujemy wsparcia z góry. No i to jest tak naprawdę coś, na co teraz oczekujemy. Pytanie brzmi, czy nie ma innych rozwiązań, które mogłyby coś z tym zrobić. I mi się wydaje, że dzisiaj innowacja to jest nie tylko inwestowanie swojego czasu w to, żeby znajdować, to jest właśnie inwestowanie swojego czasu w to, żeby znajdować wiele różnych rozwiązań i teraz co z tymi rozwiązaniami robić. Bo wydaje mi się, że tutaj jest największa sztuka innowacji. To znaczy sztuką innowacji dzisiaj nie jest to, żeby znajdować rozwiązania, tylko szukać tych, które są najszybsze i przynoszą najszybszą stopę zwrotu, czyli de facto dają największą efektywność. A wydaje mi się, że dzisiaj bardzo trudno jest znaleźć dobre rozwiązania, które przynoszą efekty bez takiego wypróbkowania, bez eksperymentu, bez sprawdzenia i takiego testu i pilotażu, to chyba lepsze słowo, czy to ma prawo działać. I to ja teraz jeszcze powiem jeszcze coś, co mi się wydaje.
mamy w sobie dużą odwagę, natomiast pytanie brzmi, czy mamy odwagę do popełniania błędów. I wydaje mi się, że te błędy popełniane, bardzo mi się podoba to słowo błąd, które dzisiaj padło, bo ja uwielbiam błędy. Błędy są jedynym sposobem na to, żeby bardzo szybko się uczyć, ale im szybciej zamkniemy pętlę uczenia się, tym lepiej jesteśmy w stanie po prostu wnioskować i de facto zmieniać swój sposób działania. Chciałbym powiedzieć, że są proste rozwiązania, nie ma ich. Jedyne co widzę, to widzę, że musimy stworzyć sobie pewien ekosystem do tego, żeby być odważnym. A żeby być odważnym, ja patrzę na to jak na taką piaskownicę pewnych rozwiązań, które możemy zbudować, żeby zobaczyć, czy one mają potencjał. Jeżeli mają potencjał, to dopiero w nie inwestować. Czyli dla mnie to jest sposób, jak uciec przed pułapką tego jedynego rozwiązania, na które wszyscy czekamy, bo nie mamy pieniędzy, tych pieniędzy nie będzie w samorządzie przez najbliższe lata i pytanie brzmi, co my z tym fantem zrobimy. I wydaje mi się, że to jest dzisiaj największy problem, w jaki sposób przejść do ataku, czyli do tej proaktywności, bo tak jak mówiłem, wydaje mi się, że diagnozujemy wszyscy bardzo dobrze, natomiast bardzo często szukamy tylko jedynego prostego rozwiązania, a dzisiaj tych jedynych rozwiązań po prostu albo są zbyt proste, albo być może potem okazują się być nieefektywne, co powoduje, że natychmiast wchodzimy w taką kulturę właśnie nieprzyznawania się tego błędu i wydaje mi się, że to nie jest ten moment. Wydaje mi się, że teraz jest moment na to, żeby stworzyć sobie taką bezpieczną przestrzeń do pilotażów, pilotaże najlepiej się robi wtedy, kiedy się słucha ludzi i robi się to wspólnie z nimi i wspólnie z nimi się zmienia plany działania, iteruje i sprawdza. Nie wiem, czy udało mi się to podsumować, ale staram się wyjść na to, do tego, co będzie nas czekało, bo to, co już jest teraz, to widzimy, a pytanie, co zrobić z tymi problemami z perspektywy najbliższych 3 lat i to mi się wydaje być takim kluczem. Dziękuję bardzo. Zostało nam pół godziny i jeszcze chciałem tutaj włączyć słuchaczy, słuchaczki do tej dyskusji, ale pozwolę sobie jednego wywołać. Piotr Choroś, Lublin, gdybyś podzielił się nam troszkę z tym, co się dzieje, bo tak jak ja rozumiem, to patrzę, co się dzieje, no to jest w zasadzie tam prezydent podzielił się władzą z organizacjami społecznymi. Tak to wygląda. Społeczny Komitet, Lubelski Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie no, jest odpowiedzialny za bardzo istotny fragment w tej chwili zarządzania miastem, ale nie na zasadzie zadania zleconego, tylko koordynacji działań zarówno organizacji, jak i służb miasta i infrastruktury miejskiej. Więc to jest taka innowacja radykalna, bym powiedział. Czy dobrze to odczytuję? Działa? Działa. W zakresie pomocy uchodźcom ale to też można rozpatrywać szerzej, bo to pomoc uchodźcom rozciąga się na tak wiele zadań miejskich, od edukacji przez pomoc społeczną, że to ma wpływ na funkcjonowanie całej struktury miejskiej. Jedna z osób opowiadając o swoim mieście mówiła o, chyba pan prezydent Karnowski, o urzędnikach, którzy nagle zniknęli tego 24. To jest myślę doświadczenie wszystkich naszych miast, w którym nagle urzędnicy przestali siedzieć przy swoich biurkach i komputerach i gdzieś zniknęli, włączając się w tą pomoc uchodźcom z Ukrainy. W Lublinie mieliśmy tą sytuację, że nie dysponując własnymi zasobami jako Urząd Miasta, przede wszystkim wystarczającymi zasobami i intelektualnymi i ludzkimi w zakresie pomocy cudzoziemcom, którzy są w mieście, gdyż to zadanie od bardzo wielu lat jest realizowane w Lublinie przez organizacje pozarządowe. Przekazaliśmy w praktyce, bo nie było to usankcjonowane żadnym zarządzeniem, czy być może tak do końca świadomą decyzją, zarządzanie tym kryzysem ciału, które spontanicznie 24 rano powstało, czyli komitetowi, który do tej pory jest prowadzony wspólnie przez urzędników i organizacje pozarządowe specjalizujące się w danej dziedzinie. I rzeczywiście ta pomoc podzielona oczywiście sektorowo, zarządzana jest poprzez ten komitet. Przez pierwsze 2 miesiące to rzeczywiście wyglądało w ten sposób, że jakby zarządzanie operacyjne wyglądało tak, że codziennie odbywały się spotkania sztabu, w którym na równych prawach decydowały o decyzjach osoby z organizacji pozarządowych i urzędu.
łącznie z prezydentem w tej chwili, no to są takie odprawy, spotkania raz w tygodniu, na których kluczowe decyzje są podejmowane. I to jest szansa na przebudowę zarządzania miastem i też szansa na pokazanie nowych możliwości, szczególnie osobom pracującym w urzędzie, bo często tego typu funkcjonowanie postrzegane jest poprzez pryzmat szybkości i możliwości funkcjonowania organizacji pozarządowych, które mają nieduże struktury, które łatwo się adaptują do nowych sytuacji, szczególnie w Lublinie organizacji, które były doświadczone tym kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Ale w momencie, w którym no, po tych kilku miesiącach prowadzimy rozmowy na temat tego, co się stało i na przykład są wywiady z urzędnikami czy urzędniczkami, którzy od początku funkcjonują w tym komitecie, dla nas osobiście taką obserwacją, która pokazuje, że to się udało, jest to, że ci urzędnicy, którzy weszli do tego komitetu i może weszli nie od razu 24, tylko w kolejnych dniach, czy czasami nawet tygodniach, bo ta ekipa się zmieniała, opowiadając o komitecie, opowiadają o swoim dziele. Mówią, jak my stworzyliśmy komitet, jak my nim zarządzaliśmy, jak on działa. To nie jest coś, że zrobiły organizacje pozarządowe, my się do tego dołączyliśmy, tylko jest to tak głęboko zinternalizowane także w tej świadomości, można to nazwać, aparatu urzędniczego, jako element dostosowania miasta do sytuacji kryzysowej. I patrząc na swoje miasto, postrzegam to jako pewien sukces w relacjach z NGO-sami i do tej pory nie oparło się mu to tylko i wyłącznie, bo oczywiście za tym idą też środki finansowe, na zlecaniu zadań i przekazywaniu zadań organizacjom pozarządowym, tylko na wspólnym zarządzaniu kryzysem w mieście. I nawet zlecając zadania organizacjom pozarządowym, co może wydać się najprostszą metodą, bo też jest przerzuceniem pewnej odpowiedzialności za dane rzeczy, nie doszło do tego. To zarządzanie tym zadaniem, to chyba też prezydent Karnowski mówił o tych metodach szukania prostszych środków na realizację pewnych zadań. Chyba prezydent mówił o mieszkaniach, które są remontowane przez podmioty prywatne. Nie? To tak samo przerzucenie środków do organizacji pozarządowej, samorządowcy o tym wiedzą, jest często prostszą metodą wydatkowania środków i szybszej realizacji konkretnych zadań. U nas oczywiście skorzystaliśmy z tej metody, ale zarządzanie tymi zadaniami nadal jest w rękach komitetu i tych osób, które no, co tydzień tak naprawdę roboczo się spotykają. Dziękuję bardzo. Ja tylko dodam, bo nie wszyscy muszą znać Piotra, chociaż pewno wiele osób zna. Piotr jest dyrektorem Wydziału Partycypacji Społecznej w Lublinie, ale też jest owocem, można powiedzieć, wcześniejszej innowacji, jaką miasto podjęło, czyli wciągnięcie aktywistów, bo wcześniej Piotr kierował Homo Faber, a jeszcze wcześniej był w innych organizacjach i miasto wciągnęło, znaczy po prostu zaprosiło do pracy w urzędzie, tak? I to jest też zmieniło jakby kulturę urzędu poprzez otwarcie kanału komunikacji z organizacjami, więc to jest też taki przykład. I jeszcze mało uzupełnienie, już zapraszając to, co też istotne, co się ujawniło przy kryzysie uchodźczym, między innymi w Lublinie, że organizacje społeczne, te, które działają we wrażliwych takich właśnie sytuacjach jak wojna, mają też dostęp do innych zasobów niż ma miasto, na przykład pomocowych z organizacji międzynarodowych i że po prostu organizacje nie muszą być petentem po pieniądze miejskie, tylko mogą być też dodatkowym źródłem zasobów materialnych dla miasta w rozwiązywaniu jego problemów. To też jest nowa sytuacja. To też przy pandemii w wielu miejscach się ujawniło, że po prostu i to będzie się też zmieniać, bo otwierają się ścieżki bezpośredniego finansowania organizacji społecznych przez Unię Europejską. Trzeba pamiętać, że te programy ruszają i to też zmienia już i będzie zmieniać perspektywę. Warto o tym pamiętać. Zapraszam, kto chciałby dopowiedzieć. Bardzo proszę, Przemysław. Tylko prosiła do mikrofonu, wiesz, bo to idzie transmisja, więc żeby było słychać. Przemek Radwan, Fundacja Szkoła Liderów. Ja właśnie nie będę komentował tego, co mówiliście. Raczej chciałbym powiedzieć o potrzebie szóstego fotelu. To znaczy, że wydaje mi się, że w tej całej rozmowie na ten temat zabrakło tutaj szóstej osoby, która reprezentowałaby małe miejscowości. Wydaje mi się, że to jest taki problem tego, że my mówiąc o samorządzie,
myślimy o monolicie, a w Polsce tak jak i problem polaryzacji jest problemem lewo-prawo, duże, małe, tak i samorząd to jest duże i małe. I myślę, że nawet jak patrzę na to hasło od inwestora do innowatora i myślę sobie o tym często krytycznym naszym głosie, czy czasem badaczy, że tutaj już czas skończyć z inwestycjami na rzecz kapitału społecznego i tak dalej, to myślę, że trzeba to zdekodyfikować, tak? Że czasem chodnik, który z naszej perspektywy wielkomiejskiej jest betonozą, brukowaniem i tak dalej, z perspektywy małej miejscowości będzie bezpieczną drogą do szkoły. Tak wchodząc tu patrzyłem na ten basen i pamiętam tą falę basenów. I te baseny są dla mnie też symbolem czasem takich wielkich różnic, tak? I tym, co się z nimi dalej dzieje, że z czegoś, co na początku jest fragmentem tam aktywności społecznej, sportu, bla, 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 bla. Później, jeżeli stawiały go gminy, których nie było na to de facto stać, to te baseny stają się elementem segregacji społecznej, bo się zaczyna dodawać odpłaty za kolejne rzeczy i są takie, wiecie Państwo, żenujące sceny, kogo stać na zjeżdżalnię, kogo stać na jacuzzi. Ja kiedyś sam to przeżyłem niechcący, poszedłem w małym mieście na jacuzzi, nie rozumiejąc tego mechanizmu, tak, i zobaczyłem dzieci, które się na mnie patrzą z takim zdziwieniem, że ja wchodzę do tego jacuzzi, tak, bo to jacuzzi było dodatkowo płatne i zjeżdżalnia była dodatkowo płatna. I myślę, że ta perspektywa tych dwóch prędkości jest tutaj bardzo ważna w tej rozmowie. Jak myślę sobie o tym ważnym aspekcie teraz poszukiwania takich przestrzeni autonomii, przestrzeni wolności w tej przestrzeni ograniczenia czy coraz bardziej absurdalnej centralizacji, to też myślę, że w różnym wymiarze my możemy tego szukać, tak? I w różnym wymiarze będziemy znajdywać tą wolność i autonomię w małych miejscowościach i w dużych. Też myślę, że ten ważny aspekt, no, który część z Państwa reprezentuje, organizacje, które jednak są na polu walki na scenie politycznej, to ta skala zaangażowania poza swoją miejscowością często będzie zupełnie inna w perspektywie małych miejscowości czy maleńkich, zamiast nawet możliwości, tak? Nie mówiąc już o tej konieczności często jednak układania relacji nawet z wrogim sobie samorządem wojewódzkim, żeby móc funkcjonować, bo ta przestrzeń też autonomii finansowej mimo wszystko jest bardzo inna w przypadku Warszawy, Gdańska, Krakowa, Wrocławia, a miejscowości kilkutysięcznych czy kilkudziesięciotysięcznych. I trochę ten głos traktuję raczej jako zaproszenie tych, którzy mogliby siąść tutaj na tym szóstym fotelu do refleksji na temat tego tematu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. To jest różnica perspektyw. Z naszej strony widać 50 foteli, gdzie są wójtowie, wójciny, burmistrzowie, prezydenci i wszyscy są też uczestnikami tej dyskusji, tej trwającej już od kilku dni, także te perspektywy są jak najbardziej obecne, ale dziękuję oczywiście o zwrócenie uwagi na różnorodność samorządu i różne skale wyzwań w zależności od wielkości, ale właśnie dlatego też siedzimy w tym gronie i zapraszamy do kolejnych wypowiedzi. Tu raczej chodzi też o pomyślenie, znaczy innowacja to jest pewna metoda rozwiązywania. Oczywiście jest to różne, może mieć wyraz i to wiemy, bo akurat tu bardzo istotnym źródłem innowacji są wsie i sołectwa, prawda? I tutaj jednym z takich bardzo ciekawych wątków, który się nam ujawnił w trakcie pracy pracowni samorządowej, to były właśnie sołectwa, prawda? Czyli na tym poziomie tak samo. To wielkość nie ogranicza możliwości stosowania tej strategii. Bardzo proszę. Dorota Konieczna-Nozel, burmistrz miasta i gminy Pieszyce. I tutaj czuję się wywołana do odpowiedzi, bo ja jestem burmistrzem niewielkiego miasta, 9-tysięcznego, i chciałabym powrócić najpierw do tego, co pozwoliło nam również innowacyjnie uratować się w czasie kryzysu. I w naszym przypadku było to stworzenie Centrum Usług Społecznych w styczniu 2022 roku, czyli tak naprawdę miesiąc przed kryzysem uchodźczym. I stworzenie takiego centrum, w moim zamyśle było to bardzo praktyczne. Ja chciałam bardzo oddzielić urząd, kwestie administracyjne, kwestie dużych inwestycji, które robimy w gminie, w małej i biednej gminie, muszę dodać, od takiej części bardzo społecznej, ale która będzie potraktowana szeroko, czyli nie poprzez pryzmat tylko i wyłącznie pomocy społecznej, którą
traktujemy i odczytujemy bardzo wąsko, ale właśnie bardzo szeroko, taką bardzo szeroką współpracę z mieszkańcami, nie tylko tymi, którzy potrzebują pomocy, tylko absolutnie również tymi, którzy mogą się tą pomocą podzielić z tymi, którzy jej potrzebują. I to 24 lutego sprawdziło się w 100%, bo my już w niedzielę organizowaliśmy zbiórki, organizowaliśmy pomoc dla uchodźców i to do dzisiaj działa i nie tylko w zakresie jakby wsparcia uchodźczego, ale również dzisiaj energetycznego. Po prostu wymieniamy się, poszukujemy mieszkańców, którzy mogą my pomóc, więc to się sprawdza. Co do tej perspektywy, to ona jest oczywiście inna, bo inaczej widać świat z perspektywy dużego miasta i prezydenta, inaczej trochę widać ten świat z perspektywy mniejszego miasta, ale myślę, że łączy nas jedno i chciałabym jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, która została nam po kryzysach, ale która nie jest tak optymistyczna. Wszyscy, bez względu na to, jakim jesteśmy miastem, działamy w bardzo określonych warunkach, czy to społecznych, czy to politycznych, czy to ustawowych. I z jednej strony jesteśmy bardzo skrupulatnie rozliczani z tego, co robimy, a z drugiej strony rząd funduje nam coraz nowe wyzwania, które nie są w zupełności, nie odnajdują odzwierciedlenia w ustawie chociażby. I tak jak zostało powiedziane, że my czasami mówimy, że to nie jest w naszych kompetencjach, ale to tylko jest podkreślenie tego, że nie ma rozwiązań ustawowych, które nam pozwalają pewnego rodzaju działania prowadzić. I my zawsze jesteśmy otwarci, tak jak wszyscy samorządowcy wiedzą, my zawsze stajemy na wysokości zadania i szukamy rozwiązań. Tylko że czasami zmusza nas się do kombinowania, z którego później nas się rozlicza. I to jest bardzo niebezpieczne, szczególnie w dzisiejszej sytuacji politycznej, kiedy szuka się różnych rozwiązań co do tego, żeby trochę tych wygodnych, niewygodnych, mniej wygodnych gdzieś się burmistrzów, czy wójtów, czy prezydentów pozbywać. Więc na to też proszę zwrócić uwagę, że wiecie państwo, pada stwierdzenie, że my będziemy sprzedawać węgiel, jeżeli my w ogóle nie mamy żadnych rozwiązań ustawowych, które nam na to pozwalają, wręcz przeciwnie, nawet nam zabraniają. Więc to są bardzo trudne sformułowania i my musimy się również w tym świecie odnaleźć. I tego się boję, że zostanie nam taki bardzo wielki chaos właśnie po pandemiczny i po kryzysowy, że z jednej strony nie ma żadnych rozwiązań ustawowych, które nam pozwalają, albo one są takie ad hoc na dzisiaj, bo my ciągle żyjemy w prawie zamówień publicznych i wiecie państwo, że to prawo zamówień publicznych nie jest proste. Rozlicza się nas z każdego słowa zapisanego w przetargu. A z drugiej strony dzisiaj czytam, że węgiel to będziemy bez zamówień publicznych kupować. No to gdzie jest logika w tym wszystkim, tak? Jak my się mamy w tym odnaleźć, że coś można tak, coś można inaczej. Dzisiaj możemy tak, a jutro możemy inaczej. Ale za chwilę wrócimy, mam nadzieję, do jakiejś normalności. Więc to jest bardzo niebezpieczne i o tym też musimy pamiętać, bo to jest dla naszych samorządów znowu być albo nie być. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam. Bardzo proszę. Tak, pozwolę sobie zabrać głos. Barbara Oliwiecka, radna miasta Kalisza. Tak mi się skojarzyła ta sytuacja. Mam córkę w harcerstwie, która co chwila przychodzi z rajdu i albo ze zbiórki i mówi: przyszyj mi, bo mam kolejną sprawność, przyszyj mi, bo mam kolejne odznaczenie. Ja siedzę i szyję. I takie mam wrażenie, że samorządy właśnie zdobywają te sprawności w rozwiązywaniu kryzysów i zaraz zabraknie nam albo nitek, albo miejsca na mundurkach, albo zwyczajnie sił do tego, bo to jest takie gonienie króliczka, dlatego że nie mamy w chwili wytchnienia. I teraz tak, mamy kryzys energetyczny i mam znajomych, którzy, prawda, martwią się teraz, jak ogrzać dom, ale już się nie martwią. Wiecie państwo dlaczego? Bo ruszyły konsultacje CPK i się okazało, że teraz się martwią o to, żeby im domu nie wyburzyć, bo takie poszły linie i to będzie kolejny kryzys, z którym się zaraz będziemy zmierzyć, bo jesteśmy jako Kalisz na terenie właśnie, że kilkaset domów do wyburzenia i zaraz będą się z tym mierzyć. Kto się mierzy z tym? Samorządy, bo to już w Kaliszu wszystkie oddolne organizacje myślą, jak teraz, że tak powiem, konsultować te linie, żeby poprowadzić tak, żeby jak najmniej wyburzać. I już się nie mówi o tym, że w domu będzie zimno, tylko żeby w ogóle ten dom stał, tak? I w takiej rzeczywistości żyjemy. I jeżeli to się nie zmieni, to my nie damy rady jako samorządu, państwo jako włodarze, być w takiej ciągłej gotowości, bo przecież jest ustawa o zamrożeniu cen, tak? Ale wystarczy moment cen energii, ale wystarczy moment nieuwagi, żeby się nie zorientować, że tam nie ma słowa o zakładach samorządowych budżetowych i OSIR już mają problem, tak? Bo przecież jeszcze mają tą dyscyplinę, że 50% tylko finansowania,
z dotacji samorządu i już mają problem. I to trzeba być w takiej ciągłej gotowości. I teraz jest takie pytanie, czy my w takim ciągłym biegu, w takim, takiej bieżączce, w takim żyćku to się nazywa, w takim żyćku jesteśmy ciągle, że gonimy, po prostu rozwiązujemy te kryzysy, czy przyjdzie taki moment, że się zatrzymamy i albo to pójdzie w dwie strony. Ja mam takie obawy. Albo faktycznie do, nie wiem, nie chcę tutaj użyć mocnego słowa, ale naprawdę do zniszczenia samorządów i do uczynienia z włodarzy administratorów, tak jak się próbuje to robić z dyrektorów szkół, albo właśnie stop, czy znajdziemy ten moment, tą siłę, żeby stać się kreatorami, innowatorami zmian legislacyjnych. I to jest moje pytanie do Państwa, bo ja mam tą nadzieję taką gdzieś i ten optymizm wrodzony. Jak widzicie tą stronę po prostu, żeby współpracy, wiem, że o tym wczoraj była mowa, z rządem, co trzeba zrobić, żeby w kolejnych wyborach może no właśnie przerwać to gonienie króliczka i zacząć zająć się zmianami. Czy wy jako, właśnie to jest bardzo dobre, bardzo optymistyczne, że jako mocną siłę z tych kryzysów wynosicie samorządy, to, że się sieciują. Czy tam są rozmowy o tym, żebyście mieli mocniejszą reprezentację, wpływ? Nie chodzi nawet o stanowiska jakieś tam poselskie, senatorskie, tylko o wpływ po prostu na to, żeby, bo to wiadomo, że wszystko się psuje od głowy, żeby te ustawy wychodziły mądrzejsze, lepsze właśnie z tą perspektywą samorządową. To jest moje pierwsze pytanie do Państwa, jeżeli można. A drugie, jaki procent samorządów jest, sieciuje się w takim właśnie kierunku, a jaki jednak czujecie, że po prostu gaśnie i staje się wykonawcami pewnych poleceń? Tylko prośba, sekundkę, bo to jest dobre pytanie potem w ogóle na podspuentowanie naszej dyskusji, więc jeszcze tylko, czy może jeszcze jakiś głos? O, bardzo proszę i to byłby już ostatni, bo musimy potem właśnie dać szansę odpowiedzi na to pytanie, które padło. Ale Wojciech jeszcze... Lachiewicz w Izbach Obrachunkowych od początku. Jako prawnik się musiałem przekwalifikować na te finanse, to bardzo bolesne było. Proszę Państwa, tu od razu odpowiedź. Trzeba pilnować w tej chwili i baczyć, pilnować europejskiej karty samorządu lokalnego. Trzeba pilnować przepisów konstytucji, bo to się to troszeczkę za bardzo zaczyna rozchodzić na boki. Powiem tak, dosłownie w tym pytaniu o ten zakład budżetowy trzeba było przypilnować ustawę węglową, ustawę o wsparciu, tak media nazwały, o wsparciu użytkowników ciepła. Trzeba było przypilnować, żeby tak jak w ustawie ukraińskiej był ten zapis, że do tych, którzy robią te zakłady budżetowe, które robią przy tej ustawie, są zwolnione z tego 50-procentowego limitu. Tak przypilnowano Ukrainę, bo Ukraina naprawdę po nocach powstawała. I w gronach wielkich specjalistów, którzy znali ten system, to wszystko, na czym samorządy i państwo stoją. Ale co ja chciałem powiedzieć? Proszę Państwa, chciałem popatrzeć na ten problem trzech kryzysów. Kryzysu pandemii, kryzysu ukraińskiego i kryzysu ciepłowniczego z perspektywy wielkich pieniędzy na załatwienie tego. One skąd się muszą wziąć? Skąd muszą trafić do tej gminy? Pandemia jakoś była wydolna. Ukraina stała się nagle. Proszę Państwa, to nie ma tak, że w lutym państwo będzie miało jakiś pieniądz. To nie było takie proste. Nikt nie wiedział, ile to będzie kosztowało. Jak my daleko się posuniemy, tu pan prezydent mówił, to 30 zł dla mieszkańców, ale tam jeszcze dalej żeśmy poszli. Przecież to nie ma żadnych namiotów, żadnych osiedli specjalnych dla Ukraińców. To my żeśmy po prostu kawał pieniędzy wyłożyli w tym roku na takie warunki dla Ukraińców, jakie są. Skąd wziąć te pieniądze? Zabrać komuś w budżecie państwa? Kredyty zaciągnąć, dług zrobić? I może samorządy nie zauważyły. Od COVID-u, potem przez Ukrainę, na
kryzys energetyczny, państwo poszło w pieniądz pozabudżetowy. Jest taki pieniądz państwowy. To się fundusze nazywają bankowe w Banku Gospodarstwa Krajowego. To nie są fundusze celowe, to nie jest sektor. To są takie pieniądze na stypendia studenckie. Jest 17 takich funduszy. COVID, jest fundusz pomocy Ukrainie. I co się stało z tymi funduszami? Proszę Państwa, to nie jest pieniądz z budżetu państwa. To jest pieniądz bankowy. Państwa pieniądz bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego. Tam jest powiedziane, na co on ma być przeznaczony. Nie da się tego pieniądza przelać do budżetu państwa. Czyli on płynie za pośrednictwem dysponentów wojewodów do samorządu. Ale nie jest konstytucyjną dotacją do zadania rządowego. Nie ma wpływu na wysokość tego pieniądza, gdyby było za mało. Nie ma skargi do sądu i szybkiego powództwa z komornikiem po trzech dniach na rachunku bankowym wojewody. Tego nie ma tutaj. Nie ma wpływu na wysokość. Doszło do pewnego precedensu, który nie znalazł odbicia w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, żeby do tego pieniądza z Banku Gospodarstwa Krajowego stosować zasady dotyczące dotacji z budżetu państwa do zadań rządowych. No, pieniądz jest. Jakoś sobie poradzimy. Ten pieniądz jest zasilany z zewnątrz. Środki z ONZ-u, środki z Ameryki, środki od prezydenta Macrona nie płyną do budżetu państwa, żeby sejmowie, posłowie to przyjmowali w dochody i planowali wydatki. Nie, to płynie właśnie na Fundusz Pomocy. Fundusz Pomocy poza kontrolą poselską, poza kontrolą społeczną, bo to jest pieniądz bankowy, tak jak bank jakiś kredyt by miał dla młodych małżeństw. Na to tylko chcę zwrócić uwagę, że taki precedens wystąpił, że z punktu widzenia polskiej konstytucji, która mówi, że dochodami samorządów są dochody własne, w tym z podatków, są subwencje, o których samorząd decyduje, tak jak o tych na wodkany, co już doszło do precedensu, i są dotacje do specjalnych zadań rządowych, to są dotacje według konstytucji z budżetu państwa. A tu się nagle okazuje, że to wszystko, co latami robiono wokoło dotacji na zadania rządowe, stało się pieniądzem w Banku Gospodarstwa Krajowego, który no po prostu nie podlega takiemu reżimowi jak budżet państwa, co tak troszeczkę na tle tego, co było konieczne na COVID-zie, było konieczne na Ukrainie, teraz jest konieczne na kryzysie energetycznym. Nagle nam ten temat europejskiej karty i temat konstytucji, jeśli idzie o źródło finansowania zadań rządowych, państwowych, nagle nam ten temat uciekł na bok. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za wrzucenie jeszcze kolejnego ciekawego wyzwania i wątku, ale wróćmy też oczywiście, że ktoś z Państwa chce się odnieść do tej kwestii, to zapraszam. Natomiast konkretne też pytanie powstało, które jest dobrym pytaniem, na które odpowiedź będzie też podsumowaniem naszej dyskusji. Bardzo krótko, bo czas goni. To jest to, co powiedziała koleżanka z Kalisza, że jesteśmy w Żyćku, bylebyśmy w Żyć nie byli. A jeszcze gorzej, gdybyśmy w tej Życi zaczęli się urządzać. Wobec tego to jest ta odpowiedź, żeby się nie urządzać w tej życiu i nie przyjąć, że to jest coś normalnego, że tam jesteśmy, to stąd sieciowanie tych samorządów. Ja tak stwierdzam, że w organizacjach, czy to myślę, że gdzieś jest w tej chwili około 500 samorządów, to jest 1/5, jak wiemy. Myślę, że w korporacjach wszystkich będzie około 1000 paru, czyli może dojść do połowy. I oczywiście, że tak, no, oczywiście, że chcielibyśmy tak, jak na przykład udało się to w Senacie, a wbrew pozorom ten Senat okazał się bardzo znaczącym miejscem, mieć swoje głosy, które też będą o tym samorządzie
pamiętały. Stąd też myśmy, przepraszam, że no, do polityki wchodzę, ale ponieważ wszyscy ufamy naszym siłom na opozycji bardzo mocno, tak podpisaliśmy z nimi takie porozumienie co do 6 rzeczy, które chcielibyśmy załatwić po wyborach. Dziękuję, panie prezydencie. Wiem, że grozi nam to, że w kolejnej kadencji będziemy administratorami, a nie będziemy zarządzającymi. Dlatego wspólnie z samorządowcami, przede wszystkim samorządowcami, którzy także boją się tego, że tak może być, zaczęliśmy tworzyć ruch, o którym wczoraj wieczorem wspomnieliśmy. I zamierzamy go rozwijać, ale w taki sposób, żeby patrzeć na ruchy konkurencji politycznej, czyli rządzących, i umieć dostosować swoje kroki do tej gry, którą oni prowadzą. Bo tak naprawdę oni prowadzą bardzo umiejętną grę, w której samorządowcy i samorządy są tymi, które są rozgrywane. Tak samo jak partie opozycyjne, tak? Więc żeby wygrywać z rządzącymi, trzeba zrozumieć ich grę. I my staramy się w tej grze uczestniczyć, ale rozumiejąc to, co robi konkurencja. Dziękuję. I pani prezydent. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie do tego panelu i do tej debaty. To była wielka przyjemność spotkać się z wami jeszcze wczoraj wieczorem, porozmawiać i dzisiaj kontynuować te ważne samorządowe kwestie. Ja myślę, że samorząd się obroni. Mamy silne samorządy, mamy silnych liderów w samorządach, mamy silne stowarzyszenia samorządowe, mamy silne korporacje samorządowe i mamy, o czym mówił Jacek, także przedstawicieli w Senacie, którzy dzisiaj są ambasadorami naszych samorządowych spraw. Więc mam taką nadzieję i wierzę mocno w to, że polski samorząd się obroni, bo polski samorząd jest fundamentem demokracji w naszym kraju i jest najważniejszym fundamentem rozwoju naszej dużej ojczyzny. Siła lokalnych małych ojczyzn, siła i potencjał lokalnych wspólnot dają siłę dużej ojczyźnie. I dlatego o ten samorząd powinniśmy wszyscy mocno dbać i tego samorządu bronić. Dziękuję bardzo. 10:30 punkt. Kończymy naszą transmisję, naszą debatę. Dziękuję serdecznie wszystkim uczestniczącym państwu i tym, którzy nas oglądali. I bierzemy się za szukanie odpowiedzi na wiele pytań, które padło w dalszych częściach naszego spotkania, bo po to tu jesteśmy. Nie tylko, żeby rozmawiać, ale właśnie, żeby też się wymieniać doświadczeniem. Dziękuję bardzo.